Cześć, witam was w kolejnym odcinku z serii Praca o mojej gołębi, ale zarazem też i gołąbkowo. A dzisiaj pokażę wam, co się zmieniło u mojej gołębi poprzez tydzień. Widzicie, tutaj jest gołąbek pocztowy, większy, a tu jest ten mniejszy. Porównajcie je sobie. Są czerwono-płowe, bardzo ładne, wyżej nad nimi. Są te dwa jajka od gołębi pocztowych, grochowych. Samiec przed chwilą zszedł z nich. I zaraz niedaleko tego jest ten gołąbek czarny. Tam aż powędrował. Kok czarny. Tak się on prezentuje. Gołębie pocztowe mają już miesiąc. On ma 3 tygodnie. Teraz przechodzimy do następnej zmiany. Mianowicie będę prześwietlał jajka, ale to po krótkim cięciu. Jak widzicie, zaraz wchodzę do tamtych gołębi, z których się wyklują koki. I tutaj teraz siedzi samiec na jajkach. Tak ten samiec wygląda. Samica jest to biała karierka. Tak on się prezentuje. Zszedł z jajek. Jajka są, a zaraz je prześwietlę. I oba jajka są zalężone. A teraz przechodzimy do następnych jajek. Przepraszam was za jakość, ale tam są następne jajka. Ale zanim prześwietlę, to poinformuję was, że niedługo będą kupione konie, które obiecałem. A tutaj widzicie, siedzi znowu samiec. Więc po krótkim cięciu prześwietlimy jajka. Jak widzicie, jest to jeden z grzeczniejszych samców mojej hodowli. Nie dziobi mnie w ogóle. Tylko sobie grucha. Bardzo piękny. Takie ma oczko. Nie wiem, nie ma obrączek, więc nie wiem, z którego on jest roku. Ale piękny samiec. Jajka są oba zalężone. I przechodzimy do następnych zmian. Mianowicie już tygodniowych gołąbków. Gołąbków pawików. I już z oddali można zauważyć gołąbki pawiki. Rodzice z nich zeszły, żeby nazbierać jedzonka. I są tutaj dwa malutkie. Jak się prezentują. Nie wiem, jakie barwy jeszcze, ale po krótkim cięciu postaram się wam powiedzieć, jakie. I podejrzewam, że to będzie na pewno biały. A to będzie albo siwy, albo czarny. Albo, nie, czekajcie chwilkę, będzie to biało-siwy albo biało-czarny. Ale się z nich bardzo cieszę. Mają już tydzień, więc już piękne. Tak się one prezentują. I ich rodzice mieli już wcześniej gołąbki i był czarny. I ten czarny ma jajka dwa z samicą biało-czarną. Jedno jest zalężone, drugie niestety, ale nie. Ale jak na pierwszy raz to dobrze. Gołębi Budapesztów już młodych nie mam. Została tylko para dorosłych. Więc po krótkim cięciu widzimy się już w innym miejscu. Więc myślę, że zakończę dzisiaj już teraz odcinek. Bo dzisiaj jest sobota. Ja mam wyjazd. Po południu. A jest gdzieś już około godziny 10, 11. Więc nie mam za bardzo czasu do nagrywania. W ferie myślę, że odcinki będą co dziennie, ale to zaczniemy dopiero od poniedziałku. Więc to będzie wszystko w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się, cześć!